kawa, spacery, filmy i muzyka. Mieszkańcy Kutna mówią nam w dzisiejszej sondzie o swoich sposobach na jesienną chandrę i o tym, jaką porę roku lubią najbardziej. Pani sposób na jesienną chandrę? Dobra kawa, miłe towarzystwo. Uśmiechać się. Film. Właściwie to nie mam chandry, proszę Panią. Trzeba się porządnie nastawić. Pozytywnie, pozytywnie. Zakupy? Ja zazwyczaj nie mam chandry. Mam dobry sposób bycia, to znaczy więcej optymizmu w życiu. Praca, zajęcie w domu, coś trzeba robić, proszę Panią. No spacer. Seks. Nie, spacer na świeżym powietrzu, ruch. No dobry nastrój. No to dobry nastrój przez wyjście z domu, spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, uśmiechnąć się, nie myśleć tam o jakichś takich przykrych rzeczach. No i mile spędzać czas, ale bardziej na świeżym powietrzu. Spacer, dobra książka, kawa, relaks przy maszynie do szycia. Jaka jest Pani ulubiona pora roku i dlaczego? Wszystkie lubię. Tylko w zimę nie ma śniegu. Mógłby być śnieg jeszcze. Zima, bo wtedy mam urodziny. Zima, no bo wiem jak się ubrać, że na ciepło i nie muszę się męczyć z upałem. Lato, ponieważ można jeździć gdzieś, podróżować oraz spędzać miło czas i odpocząć od szkoły. Lato, no bo nie lubię za bardzo jak jest zimno. Jest wiosna. Wszystkie pory roku lubię. No najwięcej to wiosna, bo już zaczyna się niby nowe życie. Już wszystko kwitnie. Moje ulubione lato. Ciepło, słońce, wakacje. Dla mnie są wszystkie pory roku. Lubię wszystkie pory roku z tego względu, że każda pora roku ma coś pięknego w sobie. Lato ciepło, przyjemnie. Jesień, kolorowe drzewa. Słoneczko też fajnie świeci, babie lato lata fajnie, no zimą wiadomo, wiosną ptaszki śpiewają, także wszystkie pory roku są dla mnie fajne.